Protokół z obrad jury świątecznego konkursu plastycznego online Bożonarodzeniowa Szopka w dniu 9 grudnia 2021 rok. Świąteczny konkurs plastyczny online Bożonarodzeniowa Szopka został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. Zasięg konkursu był powiatowy. Obejmował powiat bielski i żywiecki. Na konkurs wpłynęło łącznie 101 prac. W kategorii Płaska Praca Plastyczna 37 prac, w kategorii Przestrzenna Praca Plastyczna 64 prace. Przedmiotem konkursu była Bożonarodzeniowa Szopka uwzględniająca wyraźne elementy tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy konkursu nadsyłali mailowo zdjęcia swoich prac. 9 grudnia 2021 roku za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się posiedzenie jury. W skład którego weszli Renata Barut, plastyczka, nauczycielka historii i sztuki, przewodnicząca jury, Halina Kubica, plastyczka, lokalna artystka z rybarzowic, Stanisław Sowa, radny gminy Buczkowice. Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych. Uwagi Jury. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i wnikliwym obejrzeniu wszystkich prac, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór materiałów i elementów zdobniczych, różnorodność i bogactwo użytych materiałów, Własnoręczność wykonania elementów oraz trwałość i estetykę wykonania szopki komisja przyznała nagrody i wyróżnienia. Ilość nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach konkursowych jest różna ze względu na różną ilość nadesłanych prac, jak również ich poziom. Każda z prac przesłanych na konkurs uwzględniała elementy tradycji bożonarodzeniowych. Inwencja twórcza w pracach przestrzennych była zachwycająca przez użycie bogactwa materiałów. Prace przestrzenne w edycji konkursu przeważały. W kategorii prac płaskich zdecydowanie mniej było prac malarskich, a dominowały prace wykonane w technice kolażu. Jury chętnie zobaczyłoby w kolejnych edycjach więcej prac najstarszych grup wiekowych, których niestety w tym roku była znikoma ilość. W regulaminie konkursu wyszczególnione były dwie główne kategorie konkursowe: płaska praca plastyczna, ilustracja przedstawiająca szopkę bożonarodzeniową, oraz przestrzenna praca plastyczna, własnoręcznie wykonana bożonarodzeniowa szopka. Jury nagrodziło i wyróżniło łącznie 56 osób. Prace płaskie Kategoria Przedszkole, wyróżnienia. miłość Biegun z Rybarzowic, Publiczne Przedszkole Rybarzowice, Hanna Dudka z Rybarzowic, GOG Buczkowice, Michalina Marek z Bystrej, GOG Buczkowice, Roksana Matlak z Rybarzowic, GOG Buczkowice, Tomasz Sokołowski z Łodygowic, Szkoła Podstawowa Kalna, Leon Szymala z Buczkowic, GOG Buczkowice, Aleksandra Śpiewak z Łodygowic, GOK Buczkowice. Luiza Żuławska z Godziszki, Publiczne Przedszkole Godziszka. Trzecie miejsce Liliana Sokołowska z Łodygowic, Szkoła Podstawowa Kalna. Drugie miejsce Jagoda Caputa ze Słotwiny, Szkoła Podstawowa Kalna. Pierwsze miejsce Łucja Miech z Buczkowic, GOK Buczkowice. Kategoria klasy 1-3. Wyróżnienie. Karolina Matera z Buczkowic, Szkoła Podstawowa Buczkowice. Trzecie miejsce. Aleksandra Peda z Rybarzowic, Szkoła Podstawowa Rybarzowice. Drugie miejsce. Zofia Perszkę z Lipowej, Gog Buczkowice. Pierwsze miejsce. Hanna Pękala z Bielska-Białej, Szkoła Podstawowa nr 3 Bielsko-Biała. Kategoria klas 4-6. Drugie miejsce Krzysztof Jasek z Szkoła Podstawowa Kalna. Pierwsze miejsce Szymon Jasek z Kalnej. Kategoria klas 7-8. Drugie miejsce Dawid Mamok z Kalnej, Szkoła Podstawowa Kalna. Pierwsze miejsce Wiktoria Migdał z Buczkowic, Szkoła Podstawowa Buczkowice. Kategoria Młodzież i Osoby Dorosłe. Wyróżnienie. Katarzyna Dybał z Buczkowic. Prace przestrzenne. Kategoria Przedszkole. Wyróżnienia. Artur Grzeszczuk z Bujakowa. Szkoła Podstawowa nr 2 Bielsko-Biała. Tomasz Marek z Lipowej. Szkoła Podstawowa Godziszka. Maria Mojżesz z Rybarzowic gok Buczkowice Anna Peda z Rybarzowic szkoła podstawowa Rybarzowice Joanna Stachowiak z Buczkowic publiczne przedszkole Buczkowice trzecie miejsce Lena Nitkowska z Rybarzowic gok Buczkowice drugie miejsce Lena Krawczyk z Pietrzykowic gok Buczkowice pierwsze miejsce Alicja Zuber z Szkoła Podstawowa Kalna. Kategoria 1-3. Wyróżnienia. Krystian Biegun z Rybarzowic, Szkoła Podstawowa Rybarzowice. Piotr Konior z Kalnej, Szkoła Podstawowa Kalna. Franciszek Kurowski z Łodygowic, Szkoła Podstawowa Kalna. Zuzanna Portuchaj z Rybarzowic, Szkoła Podstawowa Rybarzowice. Anna Wrona z Buczkowic, Gog Buczkowice. Trzecie miejsce Milena Wojciuch z Rybażowic, Szkoła Podstawowa Rybarzowice. Drugie miejsce Tymoteusz Grzeszczuk z Bujakowa, Szkoła Podstawowa nr 2 Bielsko-Biała. Pierwsze miejsce Emilia Kozioł z Buczkowic, Szkoła Podstawowa Buczkowice. Kategoria klasy 4 do 6. Wyróżnienia. Krzysztof Hupczak z Łodygowic, Szkoła Podstawowa Kalna. Anna Kobiesa z Łodygowic, Szkoła Podstawowa nr 1 Łodygowice. Mateusz Kocur z Kalnej, Szkoła Podstawowa Kalna. Dawid Kuna z Kalnej, Szkoła Podstawowa Kalna. Dawid Łopatka z Kalnej, Szkoła Podstawowa Kalna. Angelika Wajdzik z Buczkowic, Gog Buczkowice. Kinga Wolicka ze Szkoły Podstawowej w Godziszce. Trzecie miejsce. Kamil Wojciuch z Rybarzowic, Szkoła Podstawowa Rybarzowice. Drugie miejsce. Kuba Jakubiec z Łodygowic, Szkoła Podstawowa Kalna. Pierwsze miejsce. Liliana Grabińska z Buczkowic, gok Buczkowice. Kategoria klas 7-8. Wyróżnienia. Emilia Caputa ze Słotwiny, Szkoła Podstawowa Kalna, Mateusz Klimiuk z Łodygowic, Piotr Kocur z Kalnej, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk. Trzecie miejsce. Wiktoria Wolicka ze Szkoły Podstawowej w Godziszce. Drugie miejsce. Damian Wajdzik z Buczkowic, Szkoła Podstawowa Buczkowice. Pierwsze miejsce. Julia Kozioł z Buczkowic, Szkoła Podstawowa Buczkowice. Kategoria Młodzież i osoby dorosłe. Wyróżnienia: Weronika Bejm z Kalnej, Violetta Lolo z Bielska Białej, Szkoła Podstawowa Buczkowice. Drugie miejsce: Joanna Ziemba z Rybażowic. Pierwsze miejsce: Mirosław Bolechała z Rybażowic. Gratulujemy laureatom konkursu. Życzymy wszystkim pięknych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku!